dobry jest, śpiewajmy razem. Bóg dobry jest, oddajmy Mu cześć. Bóg dobry jest, wznieśmy nasze ręce, bo godzien jest nasz Bóg. Przed tym spotkaniem ja wychodzę na mecz, wyskakuję do piłki, ląduję na nodze operowanej. Poszło. Drugi raz. To co za pierwszy. I ja leżę i nie mogę się podnieść. Podbiega do mnie lekarz. Wiecie, na stadionie jest głośno. I taki strzał miałem w kości, w kolanie, że przeciwnik z drużyny przeciwnej, obrońca, słyszał ten strzał i nie zdążyłem krzyknąć, że zawołać lekarza, on już wołał lekarza. Przy trybunach było słychać strzał w kolanie, który miałem. I on do mnie podbiegł, zanim lekarz do mnie podbiegł, i on mówi: stary, współczuję. I wtedy przyszli lekarze, zabrali mnie, wylądowałem w Warszawie w klinice. Znacie historię, że 3 razy byłem w 3 klinikach i w 3 klinikach wystawili mi taką samą diagnozę i w końcu ja zdałem sobie sprawę, że mam duży problem i powiedzieli mi: operację za 50 tysięcy. Ja wyszedłem z tego gabinetu i ja zrozumiałem, że naprawdę mam kłopot. Myślę, no mój tata wygra zakład. Wsiadłem w samochód i z Warszawy do Godapi 300 km na jednej nodze przyjechałem, wyciskając sprzęgło prawą nogą. Kto ma samochód, więc wie, o czym mówię. Nie wiem, czy próbowaliście. Jak ktoś próbował, to wie, że jest ciężko, a założę się, że nie próbowaliście tego przez 300 km. Mimo, że grałem w piłkę i miałem mięśnie, miałem skurcze pod koniec podróży. Wysiadłem i wtedy brat mi podał kulę, bo ja nie mogłem sam chodzić. Ja wziąłem tę kulę i ja zrozumiałem, że jest duży kłopot. Wziąłem tę kulę, wyszedłem z tego samochodu, doszedłem do domu, później trafiłem na to spotkanie. Przychodzę na spotkanie, siadam jak wy. Siadam. Ja do kościoła przychodziłem, to całe życie przychodziłem i czekałem, kiedy będzie koniec. Bo ja nic z tego nie miałem. Nic mnie to nie ruszało. Nigdy mnie to jakoś specjalnie nie inspirowało. I ja sobie siedzę i ten człowiek, on był z zagranicy. Oni zaprosili człowieka z zagranicy, który był w ponad 50 krajach na świecie, opowiadał ludziom o Bogu. Słyszałem o nim, że mówił się o chorych, oni zostawali uzdrawiani. No i on wychodzi, zwykły gość, 29 lat chyba miał w tym czasie. Wyszedł i zaczyna opowiadać o Bogu. No ja go tak słucham i on zaczyna o tym, że Jezus umarł na krzyżu. Mówię, byłeś. Znowu, ile można? Tyle razy. Dzieci na szkółkach niedzielnych, 7-8-latkowie wiedzą, co Jezus zrobił na krzyżu. Po co po raz kolejny? Po co po raz kolejny ja to będę słuchał? Jeszcze gościa z zagranicy zaprosili. Z Australii. Mówię, z Australii ciągnąć gościa, żeby powiedział coś takiego, trzeba było do mnie zadzwonić. To ja bym przyjechał, stanąłbym tu i bym mi to samo powiedział. Ale on zaczął mówić i na tym spotkaniu... Ja przepraszam, aby tak upił, bo mnie słyszy zawsze, jak mówię. Ja na tym spotkaniu siedzę i on powiedział: Jezus umarł za twoje grzechy. Do ciebie tak. Usłyszałem. On usłyszał, rozumiesz to? On usłyszał mnie. I on mówi tak. I Bóg mówi: daję ci nowy początek. Zapominam ci całą twoją przeszłość. I od dzisiaj to, co dla ciebie zrobię, to przejdzie twoje oczekiwania, oczekiwania innych ludzi. I to, co ja dla ciebie zrobię, to opowiesz w wielu miejscach na świecie. Wiecie, słyszy się takie historie, jak ktoś przyjeżdża za granicę i mówi komuś tutaj w Polsce: ty pojedziesz tam do narodów. Śmiechu warte. I nikt nie jedzie. A on mówi: i ty pojedziesz i powiesz w wielu krajach, co Bóg dla ciebie zrobił. I Boża obecność zeszła na mnie. Jeżeli ktoś miał Bożą obecność, to wie, co to jest. A jeżeli ktoś nie miał, to chcę ci powiedzieć, że dzisiaj jest dzień, abyś tego doświadczył. I Boża obecność do mnie przyszła. Ja poczułem się jak jego urwana, nic nie potrzebuje, ale Bóg ma zawsze więcej. I ten gość podchodzi i mówi: a teraz jest czas na twoje uzdrowienie. Ja zawsze do tym mówię, się trzęsę. Teraz też się trzęsę. I jak on do mnie podszedł, położył rękę na moje kolano i mówi: w imieniu Jezusa Chrystusa bądź zdrowy. Wiecie, ja mam, zrozumcie, co się dzieje. Ja jestem przed chwilą w ciągłym amoku sportowym, mecze, szalone życie pozaboiskowe, znajomi, różne tam rzeczy nocne, wojaże.
I ratuj mnie jest tu na jakimś spotkaniu, gdzie gość mnie tutaj u mnie się modli. Bóg oczyszcza moje serce, ja jestem jakiś inny w środku. Gość teraz do mnie podchodzi, mówi, że będzie twoje uzdrowienie. No, amok, mówię wam. No ja położę rękę, mówię, mnie ze sobą zdrowie. Coś zaczyna się w moim kolanie dziać. Ja czuję, że to się coś wzmacnia, znacie historię. Zacząłem skakać w kościele, wybiegłem z budynku, który było spotkanie i tak o, po terenie dookoła, po parku zacząłem biegać. Po ławkach, skakać. Ja pamiętam, jak zadzwoniłem do mojego doktora klubowego i zapytałem go, czego na bank bym nie mógł zrobić. Tak na 100% w tym stanie, w którym teraz jestem. Mówi, no teraz na szybko to mi przychodzi, mówi, nie do zrobienia. W tym momencie to nawet zdrowy nie każdy zrobi, przysiadł na jednej nodze. Bo jak się robi przeszczep więzadła, to musisz zrobić dwa nawierty. Tu i tu. Przeszczepiasz więzadło i ono idzie krzyżowe na skos. A wiecie, co mi zrobili? Nie powiem wam gdzie. Ale mi tak zrobili. Pierwszy zabieg. Okazało się, że to chyba jakaś pomylona pani po dyżurze zrobiła mi zabieg. Bo nawiert nie zrobili mi tu i tu. Nawiert zrobili mi tu i tu. W ogóle nie spełniało swojej funkcji. Ja to na rezonansie widziałem. Ja mam te wyniki. I oni mi zrobili dwa nawierty. I on powiedział, posłuchaj, żebym ja cię postawił teraz do normy, to ja ci muszę zrobić trzeci nawiert. Tylko, że jest kłopot. Bo jak ty będziesz, bo jeszcze te dwa ci się nie zabliźniły, mimo że masz implanty. Więc jak ja ci zrobię teraz trzeci nawiert tutaj, to ty będziesz miał cały podziurawiony staw. Więc my musimy zrobić dwa poważne zabiegi, albo jeden naprawdę potężny. Musimy ci włożyć tutaj, wyciągnąć to, co oni ci powkładali, włożyć ci cząstki stawu z jakiegoś banku rezerw, czegoś tam. Jakiś tam, nie znam tych wszystkich medycznych określeń, mają coś takiego. I 5000 za część, mówi. 5000 za jedną, 5000 za drugą. Jak ja ci to włożę i to się przyjmuje, to ja ci robię trzeci nawiert wtedy i wtedy to wszystko ładnie złączymy. No ale to jest skomplikowana sytuacja. 50000, mówi. O kurczę, ty, a ja biegam po parku. Ja wróciłem do domu, usiadłem na łóżku i uwierzcie mi, tutaj logika powiedziała, nie wiem o co chodzi. I siedzę sobie na łóżku i mam w rogu kule, na których wysiadałem przed chwilą z samochodu. Mam obok teczkę od lekarza, dokładnie od 3. No i patrzę na te swoje kolana. Patrzę na kolano, na teczkę, na kulę, na teczkę, na kolano, na kulę, na kolano. I nie wiesz, o co chodzi, ty. No nie rozumiem. Powiedziałem, Boże, tu się zaczęło. Nie wiem, kim ty jesteś. Ale widzę, co zrobiłeś. Czytałem o tobie. Słuchałem. Ale ja cię kompletnie nie znam. I teraz jest czas, żebym się dowiedział, kim ty jesteś. Ja powiedziałem, nieważne ile, będę wołał, aż mi odpowie. Nieważne ile, nie interesuje mnie to. Widzę, co mi zrobił. Ja mam decyzję do podjęcia, wiecie, w klubie myślą, że ja szykuję się do zabiegu. Więc ja mam czas. Oni nic nie wiedzą. Więc ja sobie mam teoretycznie wakacje. To był środek sezonu. Ja powinienem być albo w szpitalu na stole, albo wrócić do klubu. A oni nie wiedzą, co się dzieje. Więc ja zaczynam się modlić. Tydzień. Pokaż mi, kim jesteś. Wiecie, miałem klucz. To jest niesamowite. Miałem klucz do jednego pomieszczenia. W ogóle oddzielnego budynku. Gdzie mogłem wchodzić, zamykać się od środka, zamykałem drzwi, zostawiałem klucz w zamku. I w tym pomieszczeniu była moja potężna wola, żeby Bóg mi odpowiedział. I ja wołałem do Boga po kilka godzin dziennie. Czasami na noc zostawałem dzień, noc. Boże, pokaż mi, kim ty jesteś. I nic. Ja doszedłem do 2 tygodni i nic. To znaczy, że kłamca? To znaczy, że go nie ma? No mi odpowiada. 2 tygodnie. Nie 2 godziny i nie 5 minut. Dla mnie 5 minut, albo dla mnie westchnienie do Boga, gdy się coś wali, to nie jest chęć poznania Boga. Ja 2 tygodnie za nim jechałem. I nic. Myślę, nie odpuszczę. Wiem, że jest. 18 dni nic. 19 dni nic. Rozumiesz? 19 dni wołałem. I nic. Wiesz, co przy 19 dniu pomyślałem? Dopiero zaczynam. A
Tak mi odpowie. Bo Psalm 145 w Biblii, przeczytacie sobie, mówi, że jeżeli zawołasz do Boga, to ci odpowie. Nie, tak nie mówi. Wiecie, co mówi? Jeżeli zawołasz do Boga ze szczerego serca, tak mówi, to ci odpowie. Nie, że zawołasz. Bo ktoś idzie na ulicy, samochód przejeżdża i krzyczy: o Boże! I zawołał. I Bóg nie przyszedł. To nie jest takie wołanie. Ze szczerego serca. Bo Bóg nie patrzy na to. Bóg patrzy na serce. I Bóg widział desperację we mnie. I po 20 dniach wszedł. Chcę wam powiedzieć. Wszystkie atrakcje przez 20 lat mojego życia wzięte w jeden worek. Wszystkie doznania, sukcesy sportowe, wszystkie haje po różnego rodzaju używkach, wzięte w jedną kupę, spotęgowane i zmnożone razy 100 i włożone do mojego serca, nie dadzą mi nawet 0,5% tego, co dał mi ten moment, kiedy Bóg wszedł. Wiesz, o czym ja mówię? O żywym Bogu. To nie była postać. To nie przeciekała rynna i się nie pojawiła kałuża na ścianie. Nie przeciekała rura. To była Boża obecność, która wlała się do pomieszczenia. I ja w tym zostałem dosłownie pochłonięty. Ja się tam zgubiłem. Ja poczułem, że ja jestem nikim. I że wszedł Król Królów. Ja powiedziałem: Boże, cokolwiek zechcesz. Wiecie, przy nim nie ma w ogóle żadnego dyskutowania. Gdy on wchodzi, jesteś gotowy dla niego zrobić wszystko. On jest tak potężny i tak cudowny. Nawet cokolwiek zechcesz, zrobię. Wtedy wiecie, że dostałem to zaproszenie do Ekwadoru. Pojechałem do tego Ekwadoru. Wróciłem z tego Ekwadoru. Zacząłem jeździć po Polsce. I ludzie mnie pytają: co ty z tego masz? Co ty masz z tego? Jeżeli komuś na myśl przychodzą pieniądze, to ja ci powiem, że nie. Bo w sporcie dobrze płacą. W sporcie umiem płacić, szczególnie w piłce nożnej. Więc nie robię tego dla pieniędzy. No to gdzie jest haczyk? Jeden mnie pyta: gdzie jest haczyk? No widzisz, mamy kłopot, bo nie ma haczyka. Nie rozumiem. Gość do mnie przyszedł twarzą w twarz, mówi: nie rozumiem, jak możesz poświęcić całego siebie, 100% czasu. Dla kogoś tam. Ja mówię: widzisz, dla ciebie to jest ktoś tam. Dla mnie to jest ktoś prawdziwy. Mówi: jak to? Mówi: dla mnie to jest żywy, prawdziwy Bóg, z którym ja mogę mieć relację. Ja chcę wam powiedzieć, kim jest Bóg. Powiem wam, kim na początku nie jest. Ja zrozumiałem pewną rzecz, że zanim będę zachęcał ludzi w naszym kraju do Boga, to najpierw muszę powiedzieć, kim Bóg nie jest. Bo ludzie mają już gotowy, wyrysowany obraz, kim jest Bóg. Ludzie już mają mniemanie, mają obraz i mają jakieś informacje na temat tego, kim jest Bóg. To ja zanim to muszę powiedzieć, że cię zachęcam do Boga, to powiem, kim nie jest Bóg. Bóg to nie jest sędzia. Bóg to nie jest ktoś, kto na ciebie patrzy z góry i ocenia cię co chwilę. Bóg nie jest kimś, kto co chwilę mówi ci: robisz to źle, to i to, popraw się. I Bóg nie jest kimś, kto ci da jakieś dobre rzeczy, jeżeli na to zasłużysz. I Bóg nie jest kimś, kto daje nam problemy, choroby i ciężary. To nie jest Bóg. To nie jest Bóg. Ja ci mówię teraz w imieniu Jezusa, że choroby nie są od Boga. Problemy nie są od Boga. I tego typu rzeczy nie są od Boga. Powiem wam teraz, kim jest mój Bóg. Mój Bóg to mój najlepszy przyjaciel, który mnie pociesza, w którym mam prawdziwą wolność, z którym mam relację, który do mnie mówi, który mnie słyszy, który mi odpowiada, który mnie pociesza, który daje mi to, czego potrzebuję i który zaspokaja mnie. Jakbyśmy mieli powiedzieć, za czym dzisiaj ludzie gonią. Jak myślicie, za czym dziś ludzie gonią? Możemy wymieniać. Maniak samochodowy biegnie za samochodem, sportowiec za sportem, ten za tym, tamten za tamtym. Ale tak naprawdę oni biegną za tym, żeby osiągnąć coś. Jak myślicie, co dziś ludzie chcą osiągnąć? Powiedzcie mi, zgadujcie, 3 rzeczy. Za czym ludzie tak naprawdę gonią? Szczęście. Szczęście jest podstawa. Jedynka. Władza. Władza też. Miłość. Miłość to jest 2. Szczęście, miłość. Pieniądze.
A ja bym to jeszcze zakończył trzeci. Ja sobie tak to tłumaczę. Zaspokojenie. Szczęście, miłość i zaspokojenie. Bo tak naprawdę pieniądze, władza, wszystko sprowadzi się do tych trzech. Pieniądze dają coś. Ale ja widziałem, miałem ostatnio do czynienia z kobietą, która ma Polka. Rozmawiałem z Polką, która ma mieszkanie na 45 piętrze w szklanym wieżowcu w Chicago. Mieszkanie ma za 5 milionów dolarów. I rozmawiałem z nią i ona mówi, jestem nieszczęśliwa. Ja mówię, za mało pieniędzy? Pieniądze jej nie dały tego, co musiała. Tego, co szukała. Spotkałem inną dziewczynę, też w Chicago, też Polka, która jechała samochodem. Wiecie, śmieszy mnie, znaczy ja rozumiem to, ale trochę to śmiesznie wygląda, kiedy ludzie z tych wyższych sfer dzwonią do mnie, do tak zwanego szaraka, do przeciętniaka i proszą o pomoc. Ja im nie mogę pomóc finansowo, nie mogę im pomóc materialnie, bo oni mnie przerastają w tym. I dzwoni do mnie pewna dziewczyna, kobieta, nazwijmy, no 30 lat. I dzwoni do mnie, mówi, że chce się spotkać. Ja mówię, pewnie się spotkamy. I ona przyjeżdża, wiecie, samochodem plus minus na nasze tam za niecały milion. Przyjeżdża w Chicago, podjeżdża. No samochód, wiecie, rozumiecie, jakie to są samochody. Podjeżdża, ja patrzę, jedziemy do knajpy. Dwie polskie wypłaty starczyłyby na przystawkę w takiej knajpie. Ja z nią zaczynam rozmawiać, uśmiechnięta, zadowolona. Jejku, jaka szczęśliwa, esencja szczęścia. Mówię wam, chodzi, włosami zabiewa. Tako, wiesz, w karty na ceny nie patrzy, samochód stoi. Miś dzwoni, wiecie, miś. Chłopak dzwoni, bajka. A puknie. A ona patrzy. Mówi, po co chodzi? Ja mówię, w nosy ryczysz do poduszki. Jest ci źle. Gnijesz i nie radzisz sobie. Podłożyła sztućce, popłakała się. Mówi, nawet nie wyszedł. Ja chcę, ale mówi, nie rób tego. Bo jak będziesz robił, to ja będę na ciebie zły. I ja teraz muszę iść i przykuć się do grzejnika. Rozumiesz? Bo w weekend mnie będzie ciągnęło, żeby ruszyć, ale ja nie mogę, bo mój Bóg będzie zły, więc ja muszę się przykuć. I widziałem człowieka w czwartym i piątym miesiącu przysięgi, że nie będzie pił alkoholu. Żona mu dała ostatnią szansę i powiedziała, idziesz do kościoła i składasz przysięgę, że przez pół roku nie dotkniesz alkoholu. Inaczej koniec. Więc on poszedł. Poszedł. No bo ona myślała, że Bóg jest tylko w stanie pomóc. Więc on idzie i składa przysięgę Bogu, że nie dotkniesz alkoholu. I ja go widziałem w czwartym i w piątym miesiącu przysięgi. Powiem wam, gorszych katuszy nie widziałem. Trzęsło go, w nocy miał lęki, dziwne myśli, samobójcze myśli. Wszystko mi powiedział. Na tabletkach jedzie. Mówi, człowieku już nie wytrzymuje. I wiecie, po 6 miesiącach, jak się mu przysięga skończyła? Jak huknął, to go 3 dni nie znaleźli. To jest wolność? Wolność to nie jest. Jeżeli ja całe życie mam pragnienie przejść przez te drzwi, a Bogu się to nie podoba, to wolność nie jest coś, że ja teraz będę chodził koło tych drzwi, nie mogę. To nie wolność. Wolność to jest, kiedy te drzwi się otworzą, a ja stanę, spojrzę i powiem, nie muszę. To jest wolność. Ja powiedziałem, Boże, po tym spotkaniu, jak się u mnie wszystko pozmieniało, ja dalej mam pragnienia robienia tych rzeczy i mu powiedziałem czego. A to naprawdę złe rzeczy. Boże, ja już od 3 lat z dwoma kwestiami zmagam się sam ze sobą, bo chcę to odłożyć, bo ja wiem, że to mnie niszczy i mi to przeszkadza. I mnie to rozprasza w sporcie i wiem, że nie mogę z tym tego pogodzić. I do 2 lat, może 3, próbuję to odłożyć i nie mogę. I ja wiem, że tobie się to nie podoba. Ja wiem, że mi dziś wybaczyłeś to, ale ja nadal mam ciąg na to, żeby to robić. Boże, znasz mój charakter i wiesz, tak powiedziałem, ja się tak do Boga modlę. Ja chcę wam powiedzieć, ja się tak modlę. Mówię, co mam na sercu. Mówię, Boże, ja nie dam rady odłożyć
tych rzeczy. Bo mi się te rzeczy podobają. Ale jeśli tobie się one nie podobają, to spraw, żeby moje myślenie zostało przemienione. I żebym ja myślał w sposób taki, jaki ty myślisz, i żebym widział, że to krzesło to tylko krzesło, a nie to krzesło to spełnienie moich marzeń. Mówię, zmień moje myślenie. I Bóg, wiecie, co mi pokazał? Że On nie chce nas przykuwać do grzejnika. Bóg mi pokazał, że On chce wejść do naszego serca i od środka zabrać pragnienie robienia tych rzeczy. I to jest wolność. I kiedy On to zabiera, kiedy On przychodzi do ciebie, do twojego życia, On cię filtruje i zabiera od ciebie pragnienie robienia tych rzeczy i ty stajesz się wolny. I wtedy stajesz pokusie w oczy. Patrzysz i mówisz nigdy więcej. Ja byłem wolny. On mnie uwolnił ze wszystkiego. Pytają mnie, dzisiaj imprezujesz? Mówię, człowieku, co tydzień? Co tydzień? Sobota i niedziela, a czasami jeszcze cały tydzień lecę. Jak? Przecież nie możesz. Mówię, chłopie, czasami siadam, zamykam pokój, 5 dni sam na sam z Bogiem, impreza taka, że szła. Co ty gadasz? Człowieku, po co idziesz na imprezę? Mówię, żeby osiągnąć doznania. Mówię, chłopie, wiesz, jakie ja mam doznania z Bogiem? Jak ja siadam, jak jego obecność schodzi, czasami potrafię ryczeć 5 godzin. Wiecie, że czasami jadę samochodem i się wyświetla mi przed oczami to, gdzie byłem w życiu i gdzie jestem teraz. I Boża obecność tam mi od razu schodzi i ja czasami muszę zjechać na jakieś pobocze, bo mnie zbyt mocno telepie. Po telepie, Bóg mnie tam płacze. Skończyło się i ja jadę dalej. I przez najbliższe 2 godziny ja jadę ze łzami w oczach i mówię, Boże, dziękuję Ci za to, co mi zrobiłeś w tym życiu, że mnie uwolniłeś i że jestem wolny. I w Bogu ja mam radość, mam zaspokojenie, mam wolność. Amen. Wolność. Wielu ludzi pyta, za co najbardziej cenisz Boga. Ja mówię, ja cenię Boga najbardziej za wolność. Wiesz, co to wolność? Wolność to nie znaczy, że byłeś uzależniony, a teraz nie jesteś. Wolność to znaczy, że ty chodzisz w wolności, nie masz żadnego stresu, żadnej choroby w głowie, żadnego brudnego myślenia. Ty po prostu sobie chodzisz i widzisz, że wszyscy są powiązani, a ja jestem wolny. Jestem cwaniakiem w Bogu. Amen. Jestem cwaniakiem. Ja takie chrześcijaństwo preferuję. Nie preferuję klękania przed obrazami, bo to nie ma polotu i finezji. A ja chcę, żeby chrześcijaństwo miało polot i finezję. I Bóg powiedział, we mnie będziesz miał polot i finezję. Więc teraz idź i powiedz to, co ja dla ciebie zrobiłem. I w ciągu roku i 4 miesięcy byłem na 3 kontynentach z tą wiadomością. Zrobiłem 105 tysięcy kilometrów samolotem. Bo tak mi powiedział Bóg, że tak się stanie. I ja nie dzwonię do innych krajów i nie mówię, zaproście mnie, a ja wam powiem, co Bóg zrobił w moim życiu. Bóg powiedział mi, że ty trafisz do wielu narodów. I ja przez rok i 4 miesiące byłem już na 3 kontynentach z tą informacją. Jak ja bym wam opowiedział, jak to się wydarzało, to był szok. Jak ja bym wam powiedział, jak to trafiało i się zdarzało, że ja trafiałem do jakiegoś kościoła, słuchajcie, w Stanach, w jednym byłym mieście, to było właśnie w Chicago. W Chicago byłem, to nie był mój plan, w ogóle miałem być gdzie indziej i w Chicago się na chwilę zatrzymałem. I na ulicy opowiadam, wiecie, ja ten, to co ja wam mówię, to ja opowiadam na lewo i prawo. I idzie sprzeciwka, Meksyk, z Meksykiem zaczynam rozmawiać. Była chwila czasu, więc mu tam lecę z tematem. I mówię, co Bóg zrobił w moim życiu. On zmienił swoje plany, miał już biec, ale nie pobiegł. Zaczęliśmy rozmawiać, skończyłem. A on na mnie patrzy i mówi, musisz kogoś poznać. Ja mówię, chłopie, przynajmniej mi powiedz, czy ci się podoba historia. A on mówi, nie, musisz kogoś poznać. Ja mówię, ty jesteś szalony, gościu, o co ci chodzi? On mówi, daj mi swój numer, ja swój numer przekażę komuś. A ten ktoś się do ciebie odezwie. Scenariusz jak z filmu, no ale przez ostatni rok co chwilę jesteś jak z filmu. Więc ja się tutaj nie będę sprzeciwiał. Bierz ten mój numer, masz i ja nie wnikam. No i idę już do... tam się zatrzymałem. Już prawie jestem gotowy do spania. Dzwoni mi telefon. Jakiś numer. Odbieram, dzwoni jakiś gość. Amerykanin, zaprasza mnie tutaj, żebym się z nim spotkał. Ja mówię, okej, dziś on mówi, no jeżeli nie przeszkadza i za późno, to dziś. Mówię, dobra, to przyjedź. Przyjechał, zabrał mnie na kolację, porozmawialiśmy. Zapytał mnie, czy chce z nim iść w weekend do kościoła. Mówię, dobra, pójdę, nie wiem o co chodzi, wchodzę do kościoła, 300 osób, amerykański kościół, siadam w ostatnim rzędzie, a oni mają 600 osób w kościele, ale budynek na 300, więc robią 2 spotkania, jedno o 10, drugie o 12, coś takiego. I ja siadam na tym jednym spotkaniu w ostatnim rzędzie. No i tak posłuchałem, fajne spotkanie, dobrze głoszą, fajnie mówią. Mówię, wow, fajnie, że tacy ludzie są w Stanach, w Chicago. No już mam wychodzić i podbiega do mnie
pewna osoba i mówi, czy ty się o mnie pomodlisz? Tak, kobiecie, z niczego. Ja tak patrzę, mówię, no dobra, pomodlę się. Bo ja mam pewien problem, czy możesz się pomodlić o ten problem? I mówię, to powiedz mi o swoim problemie. Mówi, nie, nie, nie. To niech ci Bóg powie o moim problemie i ty mi powiedz, co ja mam zrobić. Mówię, do mojego Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Więc ja już też nie kalkuluję i po prostu zamykam oczy, nie znam jej, pierwszy raz ją widzę na oczy. I zamykam oczy i nie zdążyłem powiedzieć, Panie Boże, i widzę scenę z jej życia, w którym popełnia błąd. Widzę to jakiś czas temu i mówię, ty zrobiłaś to i to i to. I widzę, że przez to pojawiły się takie i takie konsekwencje. A Bóg mówi, że nie jest za późno i mówi, zrób to i to, a to zostanie odcięte od ciebie i już nie będziecie tu więcej prześladować i będziesz wolna. Zmiażdżona była. Ja tym bardziej. I ona wychodzi i mówi, prorok z Polski. I zaczęli mi przyprowadzać ludzi. Posadzili mnie na krzesełku, bo oni mają w Stanach taki zwyczaj, że robią po spotkaniu piknik. I oni robią tam piknik. Dali mi fotelik, dali mi stolik, przynieśli mi obiadek i zaczęli mi przynosić ludzi jeden po jeden. Ja się tak właśnie o nich modliłem. Bóg mi pokazywał sceny z ich życia. Przychodziło słowo prorocze. Mówiłem im, co mają robić. Bo Bóg mi to pokazywał. I w końcu siada przede mną gość, który dzisiaj głosił w kościele z mikrofonem. On na mnie patrzy, ja na niego. On się uśmiechnął, ja się uśmiechnąłem. Mówię, no ja pastorze nie będę się o pastora modlił. A on mówi, nie przyszedłem po modlitwę. Przyszedłem ci powiedzieć coś. Ja mówię, słucham, a ja gościa nie znam. Jestem w tym kościele pierwszy raz. Mówi, za tydzień, 10 i 12, dwa spotkania są twoje, głosisz. Chicago, Stany, Illinois. Gość mnie nie zna. Ja w taki sposób w 10 kościołach w Stanach głosiłem. W taką ponadnaturalną ścieżką. Rozumiesz to? Bo ja nie. Bóg tak mnie prowadzi. Ja z takim Bogiem chcę mieć do czynienia. Więc okazuje się, że Bóg znalazł fajny scenariusz kolejny i w następny weekend mam głosić w innym stanie. A 2 godziny lotu. Gdzieś tam do Dallas w Teksasie. I lecę samolotem i siedzi koło mnie dziewczyna. I ja tak na nią zerkam. Tak nie wiem, o co chodzi, ale tak na nią zerkam. Czuję w środku coś, że z nią jest nie tak. No i patrzę w szybę i Bóg mnie dopadł. On mnie dopada czasami, wiecie, tak niespodziewanie. I ja zaczynam ryczeć. Boże, obecność jak do mnie schodzi, ja nie ryczę z bólu lub z jakiegoś cierpienia. Jest mi tak dobrze. I ja już się przyzwyczaiłem, że ludzie mnie pytają, co jest nie halo, jeżeli płaczę. Więc ja sobie kupiłem takie okulary, lustrzanki, że jak ktoś mi patrzy w oczy, to mnie nie widzi, tylko widzi swoje odbicie. Bo jak ja ciągle ryczę, to mnie ludzie pytają, co jest z tobą nie tak. Więc ja nawet, gdy podróżuję w nocy samolotem, to ja jeżdżę z tymi okularami, bo jak mnie Bóg dopada, ja sobie nakładam, głowę odwracam i sobie poryczę z 5 godzin, bo Bóg jest dobry. Amen. Ja sobie tak ryczę w okienko, patrzę na te Stany w dół i tak lecę i Bóg mówi, a obok, do strzału. Więc ja się odwracam i mówię, jak tam? A ona mówi, no w porządku, a ty gdzie lecisz? Ja mówię, lecisz do tej stacji? Czy masz przesiadkę, lecisz indziej? Wiecie, byle co, żeby zagadać. No i zaczynamy rozmawiać, ja mówię, wiesz co, jak masz chwilę, żartuję oczywiście, bo wiadomo, że ma chwilę, to bym ci opowiedział pewną historię. Ja mówię, tak z 15 minut. Ona mówi, okej. Ja mówię, to ja ci opowiem o takim jednym chłopaku. Mówię, taki jeden chłopak był. On chciał grać w piłkę. I on zaczął realizować swoje marzenia w wieku 16 lat, podpisał profesjonalny kontrakt, pogubił się, zaczął robić złe rzeczy. I ten chłopak, nie mówię ja, mówię, ten chłopak przeszedł pewną operację, później wrócił do sportu, złapał drugi raz tą kontuzję, opowiadał mi tą historię. I mówię, Bóg go uzdrowił, Bóg go dotknął, Bóg zmienił jego życie. I on teraz jeździ po świecie i opowiada ludziom, co Bóg dla niego zrobił. Ona patrzy, płacze, mówi, Jezu, jak mnie ta historia dotknęła. Ja mówię, a teraz ten gość siedzi obok ciebie. O ludzie. Ja mówię, i teraz ten gość chce się o ciebie pomodlić, bo Bóg mi mówi, że nie jest to przypadek, że my tu siedzimy. Więc ja chcę się o ciebie pomodlić, czy mogę? A wiecie, jakby samolot leci na 12 kilometrach, to jest cichutko. A ja nie lubię mówić cicho, bo ja się nie wstydzę z moim Bogiem chodzić. Więc ja mówię, posłuchaj, to ja się o ciebie pomodlę. A w samolocie jest tak jak tutaj. Wszystko słyszysz. Gość obok, patrzy, co to będzie? Ja mówię, zamknij oczy, zamknęła. Położyłem rękę jej na ramieniu. Mówię, Duchu Święty,
Nie miej litości. Daj jej to, co mi dałeś. Niech ona zobaczy, że ty jesteś prawdziwym i realnym Bogiem. Dotknij ją. Teraz. Poszło. Dostała taką działkę Bożej obecności, że przez dalszą część podróży, z lądowaniem włącznie, ciągle. Cały makijaż był na pokładzie. Zapytała mnie, co mam robić? Co mam robić? Bo czuję, że jestem daleko od Boga. Ja mówię, mało tego, że jesteś daleko od Boga, to teraz mówię to dla osób, które są tutaj pierwszy raz lub jeszcze nie słyszały tej informacji. Nieważne, czy jesteś daleko od Boga, czy blisko. Nieważne, czy chodzisz do kościoła, czy nie. Wszyscy mamy jeden status i jedno imię. Jedno określenie. Grzesznik. Takie mamy określenie. Grzesznik. Grzesznik to nie ktoś, kto robił więcej złych rzeczy od dobrych. Grzesznik to ktoś, kto zrobił choć jeden grzech. A czy jest ktoś tu, kto nie zrobił jednego grzechu? Bo ja wam zapewniam, że wy jesteście dobrzy w tym, co robicie, w grzeszeniu. Bo jesteście ludźmi. Ja grzeszę i wy grzeszycie. My jesteśmy grzesznikami. I Bóg powiedział, ja grzechu nie toleruję i nie wpuszczę do nieba. Człowieka, na którym ciąży grzech, jest zapłatą za grzech śmierć. Tak jest napisane. Ale Bóg mówi, ja jestem wiernym Bogiem, dobrym Ojcem. I ja nie będę karał tych ludzi. I daję ci nowy czas, dziś Bóg mówi. I ja wysyłam na krzyż swojego Syna Jezusa, który idzie i dostaje tą karę, którą ty powinieneś dostać. Ty i ja powinniśmy umrzeć i zginąć w piekle, bo jesteśmy grzesznikami. A Jezus wziął tą karę na siebie. On umarł za te grzechy, które zrobiłem, robię i zrobię. Jezus umarł za wasze grzechy, które zrobiliście, robicie i zrobicie. I Jezus mówi, wszystkich was usprawiedliwiłem i zakrywam wasze grzechy. I Bóg nie będzie wam widział waszego grzechu po śmierci. To jest ta dobra nowina. Więc zaraz, zaraz, to wszyscy do nieba czy wszyscy do piekła? Bo przed chwilą mówisz wszystkich grzesznicy i wszyscy do piekła, a teraz wszyscy do nieba, bo wszystkich usprawiedliwił. Do nieba pójdą ci, którzy to wezmą. A wiesz, jak to wziąć? Powiem ci, jak to wziąć. I zanim to powiem, powiem ci jeden przykład. Mogę wiedzieć, jak masz na imię? Sara. Sara. Chodzisz już do szkoły? Jak załóżmy, tydzień chorowałaś. Załóżmy. Jeżeli tydzień chorowałaś, to pierwsze, jak idziesz do szkoły, po tygodniu nieobecności, co musisz przynieść do szkoły na papierze? Usprawiedliwienie. Super. Więc wyobraź sobie, że Sara choruje tydzień i wieczorem w niedzielę mama mówi, posłuchaj Saruś, ja ci tu wypisuję usprawiedliwienie, bo w poniedziałek jest rada i będziesz mieć problem, bo będziesz miała tydzień nieusprawiedliwienia. Więc ja ci piszę to usprawiedliwienie, zostawiam ci na stole, ja rano idę do pracy, ale jak będziesz szła do szkoły, nie zapomnij usprawiedliwienia. Dobrze, mamo, tylko nie zapomnij. Okej. Okay. I przychodzi Sara do szkoły i nauczyciel pyta, Sara, gdzie byłaś? Tydzień ci nie było, masz problem, jesteś nieusprawiedliwiona i za chwilę jest rada i będziesz skasowana. A Sara powie, mam, nie mam, o, spokojnie, mam. No to pokaż. No ale zapomniałam. Jeżeli nauczyciel jest sprawiedliwy, zapytam was, nieuczciwy i nie w porządku, tylko mówię, taki typowy sprawiedliwy i działa na podstawie paragrafów. Czy może usprawiedliwić Sarę bez usprawiedliwienia? Nie. Nie może. Nawet gdyby chciał, nie może. Jest prawo, nie ma usprawiedliwienia. Jezus wypisał za wszystkich usprawiedliwienie. Za wszystkich. A na sądzie, na radzie, będziesz pokazywać to. I pokażesz lub nie. I Bóg cię zapyta, co masz na swoje usprawiedliwienie? I jedni powiedzą, byłem dobrym człowiekiem. Wiesz, co ci powiem? Ja ci teraz to powiem. Co Bóg do ciebie powie? Za mało, nie wystarcza. Byłem najlepszym człowiekiem. Przepraszam, nie wystarczy. Bo zgrzeszyłeś. A przyjdzie morderca, gwałciciel, pedofil. Nie boję się używać tych słów. I stanie na sądzie przed Bogiem. I Bóg zapyta, a ty co masz? A ja mam. Usprawiedliwienie. Uwierzyłem w to, że Jezus zmarł za mnie na krzyżu. I przyjąłem Go do swojego serca jako Pana i Zbawiciela.
I Ty już nie oceniasz mnie za moje uczynki, tylko oceniasz mnie za to, co Jezus zrobił dla mnie na krzyżu. Dziecko moje, zapraszam. Jest napisane w Biblii. Nie jesteście zbawieni z uczynków zakonu. Jesteście zbawieni przez łaskę, przez to, że Jezus zmarł za Ciebie na krzyżu. I jeżeli dzisiaj nie masz pewności, gdzie idziesz po śmierci, lub jeżeli jeszcze nie przyjąłeś Jezusa do serca jako swojego Pana i Zbawiciela, a ja chcę Wam powiedzieć, że przyjęcie Jezusa do serca to nie przyjęcie komunii i nie przyjęcie opłatka, czy chleba, czy wina. Nie o tym mówię. Przyjęcie Jezusa do serca to jest decyzja, kiedy ja decyduję twarzą w twarz z Bogiem. Od dzisiaj daję Ci moje życie. I ja mówię wszystko, co jest napisane w Biblii. Wszystko mogę Wam pokazać, gdzie to jest napisane w Biblii. To nie jest moja teoria. I jeden do mnie mówi, biorę to. Jadę z samochodem, miałem pasażera. Mówi, biorę to. Mówi, człowieku, tak mnie to gniecie. No biorę to. Ja mówię, to przyjmij Jezusa do serca. Mówi, człowieku, ja wierzę. Mówi, nie widzisz różnicy. Nie bez powodu Wam to mówię. Ja wiesz, że Bóg chce, żebyśmy mówili w tym kierunku, mimo że to wszystko wiemy. A on mówi, ja wiem. Do jakiejś kobiety i mężczyzny, przypadkowo wybranego na ulicy. I jeżeli oni stoją razem i my zapytamy, jesteście małżeństwem? A oni odpowiedzą, mamy wspólne konto bankowe, mieszkamy pod jednym dachem, mamy dwójkę dzieci, mamy wspólny samochód, żyjemy razem. To jest wniosek, aby powiedzieć, że oni są małżeństwem? Nie. Ja nie pytam Cię, czy masz jeden rachunek, jeden bank, jeden dom i jedno dziecko wspólne. Pytam Cię, czy jesteś małżeństwem. No przecież żyjemy jak małżeństwo. Życie jak małżeństwo nie sprawia, że jesteś małżeństwem. Musi być dzień, w którym decydujesz, że jesteśmy małżeństwem i wyznajesz to ustami. I Bóg mówi, jeżeli wierzysz w sercu swoim, najpierw jest wiara. Jeżeli wierzysz w sercu swoim, że Jezus zmarł za Ciebie na krzyżu, i jeżeli wierzysz, że jesteś grzesznikiem i że tylko w Nim możesz doznać usprawiedliwienia, to wyznaj to swoimi ustami przed Bogiem i jest napisane, zbawiony będziesz. I Twoje imię jest zapisane w Księdze Życia, w niebie i po śmierci spotykasz się z Bogiem. To jest dobra nowina na dziś. Prowadziłem 84 osoby na lekcjach religii z księdzem obok mnie. Modlitwa o zbawienie. 84 osoby. Dzisiaj, jeżeli będzie tu jedna osoba w Płocku, która zdecyduje się przyjąć Jezusa do swojego serca jako Pana i Zbawiciela, mój wyjazd miał sens. Mój przyjazd tutaj miał sens. A jeżeli nikt nie przyjmie i za tydzień ktoś jednak podejmie decyzję, że to bierze na podstawie tego, co dzisiaj było tu mówione, mój przyjazd miał sens. Bo ja żyję po to, żeby rozsyłać tą wiadomość wszędzie, gdziekolwiek mogę iść. I są tu osoby, które wiem, że jeszcze tego nie zrobiły. I jest dla Ciebie możliwość, żeby to zrobić. Przyjąć Jezusa do swojego serca, jako Pana i Zbawiciela. I wtedy ta kurtyna, która jest między Tobą a Bogiem, to jest ten moment, dlaczego mi, Boże, nie odpowiadasz? Dlaczego, Boże, nie słyszysz, gdy do Ciebie wołam? Dlaczego nie widzisz tych moich wszystkich problemów, jeżeli widzisz, to jakim cudem na nie pozwalasz? A Bóg mówi, ja widzę i ja słyszę. Ale ja jestem tu, a Ty jesteś tu. Przyjdź do mnie, a przejdziemy razem przez to życie. Jest teraz moment. Proszę Cię, żebyście zamknęli znowu swoje oczy. Może jesteś zgubiony. Zgubiona. Może straciłaś Boga wiele lat temu. A może jeszcze tego nie zrobiłeś i nie masz pewności, gdzie po śmierci idziesz. Teraz jest dzień Twojego powrotu do domu, do Boga. Jeżeli chcesz przyjąć swojego Zbawiciela do serca, teraz, jako swojego Pana i Zbawiciela, wyznać to przed Nim, to proszę Cię, pokaż mi swoją rękę. Widzę. Więc chcę, żebyśmy mieć jeszcze zamknięte oczy. Wszyscy, żebyśmy się pomodlili, żeby te osoby czuły, że jesteśmy wszyscy razem.
Chcę, żebyście powtórzyli za mną tą modlitwę. Powiedzcie ze mną: Panie Jezu. Panie Jezu. Ja dziękuję Ci. Ja dziękuję Ci. Że umarłeś za mnie na krzyżu. Że umarłeś za mnie na krzyżu. Za moje wszystkie grzechy. Za moje wszystkie grzechy. Za moje wszystkie potknięcia. Za moje wszystkie potknięcia. Ja zapraszam Cię do mojego serca. Zapraszam Cię do mojego serca. Abyś stał się. Abyś stał się. Moim Panem i Zbawicielem. Moim Panem i Zbawicielem. Od dzisiaj. Od dzisiaj. Ja jestem Twój. Ja jestem Twoja. A Ty jesteś mój. A Ty jesteś mój. Amen. 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 Najlepsza decyzja w Waszym życiu. Najlepsza. I powiem Ci, co się teraz zaczyna dziać od tego momentu. Od tego momentu zagwarantowałaś sobie, że po śmierci spotkasz się z Bogiem. Ale to jest po śmierci. Dzisiaj masz już otwarte drzwi do Boga i możesz do Niego przychodzić taki, jaki jesteś. Taka, jaka jesteś. W błędach, w problemach, z ciężarami. I już teraz jest moment, żeby Bóg Cię podźwignął i wyciągnął Cię z miejsca, w którym jesteś. Jeżeli między Tobą a Bogiem jest 1000 kroków, to Ty zrób tylko jeden, a Bóg zrobi 999. To jest obietnica. Nieważne, jak daleko jesteś. I dziś wracasz do Boga. Czyli co, ja teraz mogę prosić o wszystko, o co chcę i Bóg mi odpowie? To zacytuję Ci fragment. O cokolwiek byście prosili w imieniu moim, spełni się Wam. O cokolwiek. Bo teraz zaprosiliście Jezusa do swojego serca. Tu. On jest tu. I Ty dzisiaj działasz i przychodzisz do Boga nie poprzez to, jak dobry jesteś, jak wiele dobrego uczyniłaś lub jeżeli błędy popełniłaś, to dziś nie możesz. Nie. Jezus już zamazał Twoje złe rzeczy, które zrobiłaś, robisz i zrobisz. I Bóg patrzy, to jest najlepszy przykład. Mogę okulary na chwilę? Na sekundkę. Bóg patrzy na nas i załóżmy nie przyjąłeś jeszcze Jezusa do swojego serca. I Bóg na Ciebie patrzy, grzesznik. Ale jeżeli przyjąłeś do swojego serca Jezusa, to ten Jezus działa na Boga jak okulary, które Go oczyszczają. I patrzy na Ciebie, nie grzesznik, czysty. Krew Jezusa oczyszcza. I to jest ta różnica. Tak działa Jezus w swoim sercu. On sprawia, że Bóg na Ciebie patrzy nie jako na Ciebie, ale patrzy na Ciebie jako na dziecko Boże. I jesteś czysty. I to jest nowy sezon w Waszym życiu. Nowy sezon, to jest nowy rozdział. Bądź teraz długopisem, którym Jezus napisze nowy rozdział. Więc ja myślę, powiem to wszystkim, dla każdego. I nie będzie możliwości, że życie będzie takie samo, jak było. Choroby? Jezus na krzyżu wziął już choroby. Na temat uzdrowień. Wielu ludzi jest głodnych cudów i uzdrowień. Ja chcę Ci powiedzieć, one już się dokonały, a Ty dzisiaj musisz je przyjąć. Jezus już umarł za Twoje grzechy, a dziś wziąłeś to, że On Ci wybaczy. Jezus już umarł za Twoje choroby, a Ty dzisiaj przyszedłeś i to wziąłeś do swojego serca. Przychodzą do mnie ludzie i mówią: 20 lat modlę się. Nie chcę tu mówić o różnych doktrynach, ale chcę wiedzieć, co zadziałało w moim życiu. Chcę Wam powiedzieć. I 20 lat mówię: Panie Jezu, dlaczego nie uzdrawiasz mojego dziecka? Ja się zacząłem zastanawiać, ja nie odpowiedziałem tej osobie, dlaczego. Ja zacząłem się zastanawiać, jak to możliwe, że ktoś 20 lat się modli i mówi: Panie Jezu, dlaczego nie uzdrawiasz mojego dziecka? I dlaczego to dziecko jest zdrowe? Bóg mi powiedział coś. Wiecie, co Bóg mi powiedział? Nigdy nie proś mnie o coś, żebym zrobił coś, co już zrobiłem. I Bóg mówi: ja nigdy nie zrobię czegoś, co powinieneś Ty zrobić. Ja już to zrobiłem, a Ty dzisiaj przyjdź i to weź. Mówi: ja już Ci to dałem. Więc ja mówię, więc ja to biorę i będę jak gladiator. Nic się nie ostanie, bo tak jest napisane. I chcę Wam powiedzieć najświeższe świadectwo uzdrowienia sprzed 2 tygodni. Tak, sprzed 2. Na jedno spotkanie w jednym mieście przychodzi, raptem wchodzi dziewczyna, którą ja tylko raz widziałem w życiu, z którą spędziłem jakieś tam rozrywkowe klimaty. Poznałem ją gdzieś tam na jakiejś imprezie wspólnej. Poznałem ją. Ja byłem w sztosie i ona była w sztosie na tej imprezie. Wiecie, co znaczy w sztosie. I koniec. I ja nic więcej nie widziałem. I ja siedzę na jednym spotkaniu teraz, 2 tygodnie temu, w kościele, i ona wchodzi na to spotkanie.
Ona na mnie patrzy, ja na nią patrzę, nie widzieliśmy się z 2 lata, a ona mówi, pamiętam jak się poznaliśmy, to ona mi mówiła, że miała operację na kręgosłup i się nie powiodła i dalej ma problemy i szykuje się do drugiej. I mówi, że za jakiś czas na drugą. No ja wtedy złapałem kontuzję, już później nie widziałem. I ona wchodzi i mówi, ja na drugą operację i się nie powiodła i szykuje się do trzeciej. Mówię wam, no w wieku 20 paru lat mieć już 2 operacje na kręgosłup i szykować się do trzeciej, no to nie jest normalnie. I ona mówi, plus dodatkowo przyszłam zobaczyć, jakim cudem ty, ten, który byłeś, jaki byłeś, robisz to, co robisz. Ja mówię, takie rzeczy może zrobić tylko Bóg. A czy twój Bóg może uleczyć moje plecy? Ja mówię, już to zrobił, a ty dziś to weź. I ona siedziała w ostatnim rzędzie. Już dalej się nie dało. Schowała się w kącie w ostatnim rzędzie. I słuchała. I słuchała tego. Słuchała. Ja mówię, czy jest ktoś, kto chce przyjąć swoje do serca Jezusa? Ona podniosła rękę, że chce. Więc mówię, gdy to przyjmujesz, to przyjmujesz Jezusa do serca też zarazem z uzdrowieniem, które już się dokonało. I widziałem, że jedną z osób, które się modliły o przyjęcie, jako pierwszy raz, była ona. Więc później ja powiedziałem, uzdrowienie już jest dokonane. A teraz to ogłosimy. Bo choroba w twoim ciele jest nieprawnie. Chorobę ja traktuję jak wroga. Jeżeli przychodzi do mnie choroba, to choroba próbuje wejść na teren, który nie jest tej chorobie dany. Ja mówię, bon, w imieniu Jezusa. I nie choruj. Wiesz dlaczego? Bo ja wiem, kim ja jestem w Bogu. Jestem dzieckiem Boga, który może robić rzeczy spektakularne i ponadnaturalne. Jeżeli do mnie podjeżdża choroba, to ja się zmierzam z nią twarzą w twarz? Nie, bo twarzą w twarz ona by mnie zmiotła. Ale ja wychodzę i mówię, w imieniu Jezusa wychodzę naprzeciw ciebie. Bon. I się cofa. Ja mówię, ci, którzy tu są wszyscy, mogą zostać uzdrowieni. Kto potrzebuje uzdrowienia? Podniosły osoby ręce na tym spotkaniu. I widziałem, że podnoszą ręce osoby, które były w tym kościele z 10 lat i były jednymi z liderów w tym kościele. I podniosła też rękę ta dziewczyna, która jest w kościele pierwszy raz. Teoretycznie ma chłopa rozum, kto powinien zostać uzdrowiony, a kto nie. Liderzy powinni zostać uzdrowieni, bo są 10 lat w kościele i wszystko rozumieją, a ona, no, nie do końca. Chcę wam powiedzieć, że powiedziałem tak. Wszyscy, którzy są na tym miejscu, przyjmijcie uzdrowienie. A ja teraz zgłoszę się do wszystkich chorób w tym miejscu, żeby wyszły. Ja mówię, w imieniu Jezusa, wszelkie choroby w każdym ciele, w tym człowieku, na tym miejscu, cofnąć się w imieniu Jezusa. Ja powiedziałam amen. I wszyscy powiedzieli amen. A ona nie powiedziała amen. Ona wstała. I ona powiedziała, jeżeli jestem zdrowa, a wierzę, że jestem, to mogę zrobić rzeczy, których wcześniej nie mogłam. I zrobiła 3 rzeczy. Po których zaczęła skakać, płakać, wybiegła na środek, zabrała mikrofon i powiedziała przed wszystkimi, że jest zdrowa. Nikt tam nie został uzdrowiony oprócz niej. Wiara to działanie. I ona była uzdrowiona i ona już nie potrzebuje operacji na kręgosłup. I ona jak zaczęła tam urządzać fitness w tym kościele, to myślałam, że zaraz będzie jakiś aerobik. Ona była uzdrowiona. Co z tego, że lekarz robi 2 operacje, później jest rehabilitacja i wypisuje jej skierowanie na 3. operację i kolejna wiedza, że jest świadomość, że kolejne miesiące rehabilitacji. Bóg to załatwił tak o. Bo mój Bóg jest żywym Bogiem. Amen. I ja takiego Boga chcę widzieć, który zmienia stan w sercu, umyślę, daje wolność, daje uzdrowienie. Ja chcę Boga, który robi rzeczy spektakularne. Będę o tym mówił jutro. Będę mówił o tym jutro, ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Kto zna historię, że Mojżesz rozdzielił morze? Wiecie, że jest historia, że Mojżesz stał przed morzem? Wyobraźcie to sobie, to się czyta, to się zna. Ale wyobraź sobie, że idziesz jako ktoś, kto wyprowadza ponad 1 000 000 ludzi. Izrael. Izrael jest wyprowadzany przez Mojżesza z największej floty w tamtym czasie, od największej armii, od Egiptu. I on ich prowadzi, ponad 1 000 000 ludzi. I on z nimi idzie, on jest na czele. Ich wyprowadza i przed nimi morze. Patrzą, a ze wzgórza atakuje Egipt. Bo Faraon zmienił zdanie i powiedział, wypiłować ich z pień. Wszystkich wyciąć. I teraz stoisz i tam jedzie armia, która za chwilę cię wytnie, a przed sobą masz morze.
Co każdy z nas by zrobił w tym momencie? Panika od razu. A wiecie, co Bóg zrobił? Bóg mówi... O, Bóg tak na to patrzy, wiecie, Bóg sobie tak patrzy z góry. Aha, tu przeciwnik, tu morze. To załatwimy to tak. Otworzymy morze. I wiesz, co tam jest napisane w Biblii? Tam nie jest napisane, że Bóg powiedział, Mojżeszu, odsuń się, a ja otworzę morze. Wiesz, co tam jest napisane? Mojżeszu, uderz laską i otwórz morze. Bóg mógł to zrobić sam, ale On z nami chce działać. On chce, żeby Jego dzieci robiły rzeczy spektakularne. Więc odpowiedział, idź i uderz laską w morze. Wyobraź sobie tę scenę. Więc on miał laskę, huknął w morze i się otworzyło. Mało tego, flota jedzie, a tu są dzieci i kobiety. No przecież powinni ich dogonić. No to Bóg doda takiego bonusa. Zrzuca ogień, zatrzymuje ich, ogień ich trzyma, oni przechodzą przez morze, ci przeszli, Egipt wszedł i pozamykano. Tak Bóg chce, żebyśmy my działali dzisiaj. Bóg chce, żebyś ty tak działał. A powiem ci jutro coś. Jeżeli przyjdziesz, to ci gwarantuję, że dowiesz się niesamowitych rzeczy. Dzisiaj nie będziemy się skupiać na uzdrowieniu. Jutro się skupimy też na uzdrowieniu. Ale to nie trzeba będzie się skupiać. Jutro ludzie zostaną uzdrowieni bez żadnego skupiania się. Alleluja. Bo jutro będzie słowo, które będzie o tym mówić. I jutro będzie się w taki sposób Bóg poruszał, że będziecie w szoku. Nie dlatego, że ja, bo jestem taki jak wy. Dlatego, że Bóg jest dobry. Alleluja. No to powiedziałbym więcej. Całą wieczór. Powiedziałbym wam dwie, trzy rzeczy więcej. Chcę, żeby to było luźne, wiecie. To nie jest oficjalne spotkanie, gdzie tu ludzie siedzą, muszą patrzeć, a ja będę mówił. Jest luz między nami. Ale chcę was zachęcić, że to jest wszystko naturalne, to jest normalne. Ja nie żyję tym stylem życia tylko w weekend w kościele. Bo bym się wykończył przez tydzień. Ja tego potrzebuję 24/7. Ludzie do mnie mówią, co najbardziej lubisz w tym stylu życia, który prowadzisz teraz? Ja mówię, najlepiej? I mówią, co, pewnie wielkie spotkania na 2000 ludzi, bo takie też już się u mnie zdarzyło. Mówi, nie. No to lubisz, jak wiele ludzi jest uzdrawianych. Mówię, lubię, ale to też nie to, co najlepsze. No to co lubisz? Jak niesamowicie grają. Mówię, bardzo lubię muzykę, skończyłem szkołę muzyczną, ale nie to. No to co? Najbardziej lubię, kiedy wracam do swojego pokoju po spotkaniu, zamykam drzwi, siadam, biorę wdech i mówię, Boże, jestem. Jego obecność schodzi, a ja w tym sobie płynę. Jestem wolny. Jego obecność wchodzi. I tam nie ma miejsca na depresję, tam nie ma miejsca na smutek, tam nie ma miejsca na nerwy. Nie ma. Uwierzysz mi, że ja przez rok i 4 miesiące nie wiem, co to nerwowo? Nie wiem, co to stres. Nie wiem, nie interesuje mnie to. Jak do mnie przychodzi, chcę mu powiedzieć. To nie jest tak, że te rzeczy mi omijają. Nie, nie, nie. Te rzeczy we mnie cały czas idą. Ale ja mówię... Nie powiem wam, co mówię. Ale ja mówię mniej więcej w którym kierunku. Przychodzi do mnie na przykład... Powiem wam, jak to jest z chorobą. To nie jest, że choroby mnie się boją. Przychodzi do mnie na przykład... Ja miałem taki problem. To mi bardzo przeszkadzało, gdy w piłkę grałem. Ja miałem praktycznie... 5 razy w roku anginę. Mi już wypisali, powiedzieli, człowieku, idź wytnij te migdałki i będzie pozamiatane. Po co ty się męczysz? A wiecie, same zapalenie to po biedy, ale bierzesz antybiotyk, który cię osłabia, później masz odporność osłabioną i grasz w piłkę, ekstremalny wysiłek i to wszystko nie szło w parze razem i ciężko było. I powiedzieli, wycinaj te migdały i będziesz miał spokój. No i tak się złożyło, że ja tego nie wyciąłem. Później miałem tamte kontuzje, później tamto. I pamiętam, jak po tym wszystkim, po uzdrowieniu z nogą, przychodzi chrypka. Ja wiem, że chrypka to zawsze początek. Później lekko pojawia się takie drapanie. Ja scenariusz znam, wiem na pamięć, jak to będzie szło. Później jest lekki ból, później w nocy suszy, a na rano mam już anginę. I pamiętam, jak w nocy obudziłem się o 2:00, już jest stan taki, że jest praktycznie, można powiedzieć, już jest zawalenie, już jest ropnie, tam już jest nieciekawe. I teraz mam to w głowie. Mam tego Boga. Mam to uzdrowienie w Nim, a do mnie przychodzi angina. I mam dwie opcje do powiedzenia. No dobra.
Dwa tygodnie i zrobione. Nie. Wiesz co zrobiłem? Cofnij się, Angino. Angina to imię. A jest napisane, że imię Jezusa jest ponad wszelkie imię. Czyli imię Jezus jest większe niż imię Angina. Więc ja mówię, Angino, cofaj się. W tym momencie, cofaj się, cofaj, cofaj. I ja ogłaszam, że rano wstanę i ich nie wytnę, bo się dobrze sprawują. On przychodzi do mnie, wiesz, wróg, bo to wróg mi serwuje te wszystkie akcje pod tytułem choroba, jakieś dziwne myśli. Przychodzi do mnie z myślą, ciekawe skąd taka myśl. I co ty, biedaku, zrobisz, jak będziesz miał 50 lat? Ani pracy, ani emerytury. Takie myśli, wiesz, nie? Ja mówię, ty gnoju, ty kłamco. I na całą gębę. Jak będę miał 50 lat, to ja dopiero zakołuję na pas startowy, na który w dalszym ciągu kołuję. I w 50 roku życia ja dopiero wystartuję. Halleluja. I będę szedł jak przecinak. Nie ma tu zmuły. Ja z Bogiem chcę życie na petardzie. Takiego chcę życia. Takiego chcę życia. Na pełen gwizdek. Ja chcę widzieć, że ludzie młodzi się palą dla Boga. A nie ludzie przychodzą i mówią, znowu takie rzeczy. Znowu do kościoła. Jeżeli nie masz pasji dla Boga, będzie to twarde, ale zapisz sobie i żyj według tego. Jeżeli nie masz pasji dla Boga, jeżeli nie palisz się dla Boga, jeżeli nie marzysz, żeby spędzać z Nim czas, to nie znasz Boga. I nie ma innego równania. Nie ma. Ja się nie owijam w bawełnę i nie owijam tego, co mówię w bawełnę, bo nigdy bym nie powiedział tego, co chcę powiedzieć. Więc ja mówię wprost. Jeżeli nie masz pasji dla Boga, nie znasz Boga. I czas, żebyś powiedział, Boże, usiadł na łóżku, spojrzał na kulę, teczkę z dokumentami i powiedział, Boże, nie znam Cię, ale chcę Ciebie poznać. Jak on wjechał. Szczerze Wam mówię. Dzisiaj jest sobota. Wiecie, jak moja sobota wyglądała 2 lata temu? Jeden wielki łomot i budziłem się w poniedziałek. Dzisiaj będzie jeszcze większy łomot, jak wrócę do hotelu. Bo powiem, Boże, oto jestem. I on zjedzie. I mnie wypełni swoją obecnością. Ja będę wolny i będę w tym frunął. Czasami się zastanawiam, co ludzie w hotelu obok, w pokoju myślą. Bo ja sobie wiedzą, że ja jestem w jedynce. A ja w hotelu mówię, Boże, jaki Ty jesteś realny i prawdziwy. Dziękuję Ci, że jesteś w tym miejscu. Świr, mówię, świr. Tylko, że później do tego świra się dzwoni o pomoc. Bo chcą tego samego Boga. Ja z tym Bogiem chcę zaręczać innych ludzi. Ja jestem zerem. Szczerze. Jestem kompletnym zerem. Ja nie zasługuję na nic. Ja powinienem zginić za to, jak żyłem. Ale Bóg wyciągnął do mnie rękę. Wiesz dlaczego? Całe życie chciał wyciągnąć. A wiesz dlaczego wyciągnął? Zdecydował się? Bo ja naprawdę szczerze go o to poprosiłem. I dzisiaj możesz pisać nowy scenariusz w swoim życiu. Poprzez to, że pozwolisz Bogu działać w twoim życiu. Jutro będzie taka petarda, jakiej jeszcze nie grali. Zachęcam was, żebyście, gdy wyjdziecie dzisiaj ze spotkania, a to jeszcze nie koniec. Czy można prosić tylko o pianinko? Można by było? Chcę, żeby taki Duch Święty zrobił lekki spektakl i dał tu nam troszeczkę swojej obecności. Można troszeczkę światełko przygasić? Słuchajcie. Bóg. Tak jest dobrze. Tak jest okej. Trójca Święta. Jezus, Bóg i Duch Święty. Wiecie, jak to działa w praktyce? To działa tak, w jednym zdaniu. Bóg jest w niebie. Ty do Niego możesz się dostać tylko wtedy, kiedy będziesz bez grzechu. Czyli w tym przypadku, kiedy teraz jesteś usprawiedliwiony przed Bogiem przez Jezusa, którego przyjąłeś. Więc poprzez Jezusa, którego masz tu, masz dostęp do Boga. A Boża obecność jest rozlana tutaj, poprzez Ducha Świętego.
Tak działa Trójca Święta. Ty poprzez Jezusa, który jest pośrednikiem Twoim do Boga, masz do Niego dostęp, a On wylewa na Ciebie swoją obecność poprzez Ducha Świętego. Bo kiedy Jezus był na ziemi i odchodził do nieba, uczniowie powiedzieli: nie odchodź, proszę, nie odchodź. Oni się martwili, dlaczego odchodzisz, co my teraz zrobili? A Jezus powiedział: nie smućcie się, bo gdy ja jestem tutaj, to nie ma mnie tam. Gdy ja dzisiaj byłbym Jezusem, załóżmy, i byłbym w tej sytuacji, Płock by krzyczał: Jezu, nie odchodź do nieba. A Jezus powiedział: jeżeli jestem w Płocku, nie ma mnie w Warszawie. A jeżeli jestem w Warszawie, nie ma mnie w Płocku. I Jezus powiedział: lepszy po mnie przyjdzie. Większy przyjdzie ode mnie. Lepszy, z którym będziecie mieli każdy osobistą relację. I mówi: zejdzie Duch Święty. I Duch Święty wylał się. I On jest dzisiaj tutaj. I On przechadza się między nami teraz. I On jest. I ty czujesz, że jest atmosfera zmieniona i zastanawiasz się, dlaczego, bo On tak mówi, albo grabianino. To nie tak. To Duch Święty, który tu jest. Ale On krąży. I wejdzie do tych, którzy Go chcą. I otworzą na Niego swoje serce. I ty poczujesz, że ci się gardło zaciska. Niektórzy już to mają. Niektórym się oczy szkło. To nie dlatego, że ja mam dobrą mowę. To dlatego, że Duch Święty jest tutaj. I On się tu przechadza teraz. I On mówi: jedyne, czego chcę, to zawołaj do mnie, a pokażę ci, jak dobry jestem. I On cię wypełni. Jego obecność zacznie cię ogarniać. Zamknij oczy. Duchu Święty, ja dziękuję ci, że jesteś na tym miejscu. Ja ci dziękuję, Ojcze, za wylanie twojego namaszczenia na to miejsce. Duchu Święty, modlę się, abyś teraz dotknął każdej osoby na tym miejscu. Ja uwalniam twoją obecność, Duchu Święty, teraz. Wypełnij serce każdej osoby w tym miejscu. Niech twoja żywa obecność stopi na każdego. Pokaż, jak dobry jesteś. Jak pełen miłości jesteś. Ty widzisz postawę serc i według podstawy tych serc odpowiedz. Niech się wyleje twoje namaszczenie. Więcej ciebie, Duchu Święty. Więcej ciebie. Więcej ciebie. Więcej twojej obecności. Możesz użyć swoich ust, aby powiedzieć mu, czego pragniesz. A najlepiej po prostu powiedz, żeby cię całego ogarnął. Duchu Święty. Więcej twojej obecności. Dziękuję ci, że jesteś wierny. Odpowiadasz na wołanie. Dziękuję ci, że jesteś wierny swojemu słowu. I że przychodzisz. Wypełnij Duchu Święty każdą osobę, że jest twoja obecność. Więcej ciebie. Ty widzisz zranienia, które w sercach się ciągną sprzed lat, Panie.